Cześć, witam Was serdecznie. Dziś taki szybki, niezapowiedziany film. Padało, śnieg znowu napadał, dość mocno przez całą noc. Tego tracha, którego widzicie, on już jest otrzepany ze śniegu, bo dzisiaj rano jak wstałem, to te liście były po prostu przygniecione jeszcze 10 cm czy 15 cm niżej. Także niestety ciężar śniegu mu nie sprzyja. Za chwileczkę go z miotką obczyszczę. Nie chciałbym, żeby się te liście pouginały jeszcze gorzej, żeby były takie oklapłe i obwisłe. I najprawdopodobniej zrobię tak, że jednak mimo tego, że są jeszcze plusy, założę na budkę ubranko. Niech sobie stoi, może nie na świetle słonecznym, ale na pewno po pierwsze będzie miał lepiej z chorobami grzybowymi, bo nie będzie na nim zalegał śnieg. I liście tak bardzo mi nie będą klapały, że tak powiem, do dołu. Trudno. Tak, przyjmuję taki sposób matczyny, czyli lepiej niż być powinno. Mam nadzieję, że mu ta budka nie zaszkodzi. Oczywiście dogrzewał jej nie będę, tylko założę agrowłókninę na konstrukcję. Zobaczcie, co się zrobiło z miskantem. Miskant tak się pięknie położył, że tutaj pod spodem, o, jak widzicie, zrobił się tunel. A tutaj na samym brzegu rośnie trytoma gromiasta, którą pięknie przykrył. Chociaż trytomy to niepotrzebne, w tamtym roku wytrzymała minus 20 i spokojnie da radę w tym roku, ale miskant się pod wpływem tego ciężaru niestety strasznie położył. No już pewnie nie wstanie, no będzie kłopot większy z jego cięciem, no ale trudno, nie ma innego wyjścia. Będziemy na wiosnę się martwić w momencie, gdy będę go musiał ścinać. Została mi do wykopania jeszcze kordelina, którą pierwotnie planowałem tutaj zostawić, ale po przemyśleniu jednak zmieniłem zdanie. Będę musiał ją wykopać, natomiast no nie wiem, kiedy to zrobię. Jestem teraz przeziębiony, nie bardzo chcę pracować na dworze. Muszę poczekać, aż trochę wydobrzeje, ale ona koniecznie jest do wykopania jeszcze. Nie będę jej zostawiał w gruncie. Nie był to dobry pomysł z zostawieniem jej razem z trachem, dlatego że trach ma jednak inne wymagania temperaturowe niż kordelina, dlatego że tracha zabezpieczamy przy, powiedzmy, tam stałej temperaturze minus 6 przez kilka dni, minus 7 możemy zakładać budkę, a minus 6, minus 7 dla kordeliny to już jest śmierć, więc jakby niedobrane te rośliny są do pary właściwie. Dobrze, biorę się, kochani, za czyszczenie mojego traszka. Już nie będę tego nagrywał oczywiście. No i pojawił się kolejny problem. Muszę zdemontować te wszystkie szafki, znaczy te regały, które są zdemontowane. Tak powiem, pół regału stoi jeden obok drugiego. A dlaczego? Ano dlatego, że zobaczcie, od spodu regał wygląda tak. No niestety, na szybie zbiera się woda. Tu w ogrodzie zimowym wilgotność jest grubo ponad 80-90%. Pleśń katastrofalna, nie można tego dotknąć palcem, bo aż po prostu robi się biało w powietrzu. No już nie mówię, że strasznie niezdrowy i dla mnie, i dla roślin. Wywalam w cholerę te półki z MDF-u. Był taki pomysł, żeby je malować jeszcze jakąś farbą tablicową, ale chyba odpuszczę w ogóle z drewna, czy z naturalnych materiałów, bo to bez sensu jest, żeby powtórnie później poprawiać już coś. Będę musiał poszukać pewnie pleksji grubej, dociąć półki z grubej pleksji, jeśli oczywiście mam dalej używać tych regałów, przed którymi stoję w tej chwili. Zdemontowałem już połowę, no jest katastrofa pod spodem. Nie dosyć, że są bardzo wilgotne, to sobie pleśni jest cała masa, a niestety im dalej w las, tym jest jeszcze gorzej, bo jak się nachyliłem tutaj pod te regały, nie wiem, czy to będzie widać, a widać, ale nie wiem, o, zobacz, spróbuję to wyostrzyć, zobaczcie, to jest katastrofa, a pod tymi na ziemi jest jeszcze gorzej. No i tak sobie pomyślałem przy okazji, że nie po to robiłem podłogowe ogrzewanie, żeby roślinki stały 10 cm nad tym ogrzewaniem, tak? Jeszcze miały po drodze pleksji, więc wolę te rośliny postawić bezpośrednio na podłodze, będą miały ciepło w nóżki. Będę musiał się tutaj teraz troszkę ścieśnić, bo jednak no co regały, to regały, dwa razy tyle miejsca bez mała było. Teraz te wszystkie babyki będę musiał gdzieś tam pouciskać. Zrobi się na pewno trochę jaśniej w ogrodzie, czyli więcej światła tutaj wpadnie, co też wyjdzie z korzyścią dla pozostałych roślin. Natomiast no będę miał jaśniej, niestety, no coś kosztem czegoś. Biorę się w takim razie dalej za kończenie tego, co zacząłem. Jak zakończę pracę, to zrobię jeszcze tak malutką dokrętkę, jak wygląda ogród zimowy po zmianach. I z grubsza ogarnięte, zrobione już przemeblowanie.
Jeszcze wszystko do końca nieuporządkowane. Jak widzicie, tych roślin zrobiło się jakby mniej. One są po prostu dużo ładniej, inaczej. Wyciąłem dużo masy zielonej, w sensie przez te ileś tam dni od października do prawie grudnia, już mamy zapasem grudzień bez mała. Moje rośliny są półtora miesiąca już tutaj, więc część liści zrzuciły. Jak widzicie, tych wielkich, naprawdę wielkich roślin to zostały tylko małe lasy, które mają jeszcze liście. No mała ciokarpa jeszcze, ale okazję po połowie liści już pościnałem. Z tych, które rosną, to właściwie jest tylko mojito jeszcze. Mojito jest rosnące. Nie zamierzam go w ogóle ruszać. Nie nawożę, bo nie chcę, żeby mi się niepotrzebnie wyciągało. Ponad oczywiście normy, bo i tak się będzie wyciągało. Nie nawożę. Odlewam tylko wodą. Stoi w hydroponice. Nie natleniam. Nie dogrzewam. Jest ogrzewanie podłogowe ustawione na 16 stopni. I mam nadzieję, że tyle będzie miała ta woda. 16 stopni do tej podokazji to jest luzik, więc tolerancja, myślę. Nie powinno być kłopotu z przezimowaniem, aczkolwiek zobaczymy, no, okaże się. Jak będzie kłopot, będziemy ratować i reagować w trakcie. Na razie jest super, przetrzymała. Ona jest w hydroponice już właściwie od czerwca. Przetrzymała całe wakacje pięknie rosnąc. Niestety nie wydała żadnego babyka i to jest, nad tym ubolewam, ale rośnie bardzo ładnie. Cały czas miała 4-5 liści. Odrzucała najstarszy, puszczała jeden, dwa kolejne. Także no, roślinka przepiękna. Oby tak było tylko dalej, tego bym sobie życzył. Dobrze, zostało mi jeszcze troszeczkę drobiazgów do poprawienia, ale generalnie już tą pleśń, czyli to najgorsze, ogarnąłem. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.